Dobrze, e, troszkę się zgrywam, e, zgrywam się, żeby Michał miał jak zacząć ten filmik fajnie. Okej, okay, zadzwonimy do Pana. Dzień dobry, z tej strony Marcin Korczyk, Pan Tabletka. W tym odcinku, jak widać na załączonym obrazku, w tym odcinku wyzwania odporność, czyli kursu dla rodziców, żeby i przedszkolaków, e, porozmawiamy o temperaturze. E, będzie więc o e, ubieraniu dzieci, o przegrzewaniu, o wyziębianiu, o hartowaniu. Będzie o temperaturze, no i przede wszystkim postaram się pokazać Ci związek między e, temperaturą a odpornością naszych maluchów. Odpornością, niech przykładem odporności będzie nasz pracujący procesor, e, bo to jest system naczyń połączonych i myślę, że jak raz, a dobrze, to fajnie Ci pokażę i zrozumiesz, to będzie bardzo, e, wszystko będzie fajne, łatwe i czytelne. I uwaga, będzie też troszkę o gotowaniu. Jest, mam, mam, mam rekwizyt. I uwaga, w filmiku o temperaturze i o gotowaniu m, naszymi głównymi bohaterami będą drożdże. E, drożdże to są m, m, babki drożdżowe, w zasadzie wyrastające ciasto drożdżowe. E, no i zaraz wyjaśnię, jaki to ma związek z temperaturą, z gorączką, z odpornością, z przegrzewaniem dzieci. No bo to było w lodówce, a to było w temperaturze takiej podgrzanej, pokojowej, bo w około 30 stopniach. Ale to za chwilkę wszystko. Znowu przeczytam pytania, które zadaliście gdzieś wcześniej w komentarzach albo w tej ankiecie, którą wysłałem na początku wyzwania odporność. Pytania były takie. Czy przegrzewanie dziecka wpływa na odporność? No, Logika każe powiedzieć, że tak, ale postaram się wyjaśnić dlaczego tak. Kolejne pytanie. Czy częstsze przebywanie na dworze, niskie temperatury w domu mają wpływ na odporność? Dobry czy zły wpływ? Kolejna sprawa, kiedy jest najlepszy moment na hartowanie dziecka? I co dalej jeszcze? Czy każdy przeciąg jest zły w kontekście zdrowia niemowlaka? Chodzi o przeciąg, czyli wiecie, wiatr między oknem a drzwiami, albo drzwiami a drzwiami, albo oknem a oknem. I kolejna sprawa. Czy podczas lekkiej infekcji, katar, kaszel bez gorączki, lepiej wychodzić z dzieckiem na spacery, czy zostać w domu przez kilka dni, żeby nie pogorszyć sprawy? Tych pytań było oczywiście dużo więcej. Odpowiedzi na pytania zbiorczo są w e 300 pytań o odporność przed żłobkiem i przedszkole. Link do tego jest w opisie tego materiału. Kiedy e-book będzie dostępny, to tam będzie wszystko wiadomo, co i jak. Natomiast ja postaram się wyjaśnić Ci, jaki jest związek. Temperatury, gorączki, temperatury nas i naszych dzieci z odpornością. No dobrze, po kolei. Dlaczego te ciasta drożdżowe? Ciasto drożdżowe jest bardzo fajnym przykładem tego, w jaki sposób temperatura wpływa na różne procesy, które przebiegają w organizmie żywym. Moi drodzy, to jest zwykłe ciasto drożdżowe. Zarobiłem to sobie i jedną kulkę takiego ciasta położyłem, wrzuciłem do, 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 do lodówki. I zobaczcie, ona jest taka twarda, sklęsła, nie wyrosła zbyt mocno. Druga kulka, która była taka sama na początku, postawiłem ją w temperaturze około 30 stopni. I zobaczcie, jak ja ją teraz dotknę, to ona zaraz się zapadnie do środka. Te drożdże te bardzo mocno się napracowały. Te drożdże się bardzo mocno napracowały i one przerosły. Z tego nie byłoby już ciasta drożdżowego. Nie? Z tego nie byłoby już ciasta, ciasta drożdżowego, bo ono przerosło, wyrosło za bardzo. Nie wiem, czy z tego jeszcze będę piekł. Z tego może, z tego chyba już tylko zakalec. I teraz moi drodzy, o co tutaj chodzi? Jaki to ma związek? Drożdże, dzięki którym ciasto drożdżowe wyrasta, one tak perfekcyjnie, idealnie wyrastają w temperaturze około 38, no do 40 stopni. Więc jeśli, sobie jeśli wyrabiacie ciasto, to podgrzewa się delikatnie mleko, ale nie za bardzo, żeby ich nie zabić. Muszą mieć takie od idealne sytuacje do tego, żeby rosły. I kiedy jest za ciepło, to one rosną w wielką kulkę, za szybko przerastają, a kiedy jest za zimno, no to one sobie wtedy spokojnie rosną i to trwa dużo dłużej, to ciasto będzie miało inną strukturę. E, trzeba złapać dobry moment, jeśli się chce piec ciasto, tak żeby one jeszcze mogły e, popracować, no czy tamten dwutlenek węgla mu po, po, e, no to już są inne tematy, jak chodzi o gotowanie. Mm, ale to jest temat o... to jest odcinek o gorączce, nie o gotowaniu. W każdym razie, jeśli jest chłodno, to drożdże wyrastają słabiej, jeśli jest za gorąco, to wyrastają w dużą kulkę, wręcz przerastają, co może e, powodować, że ciasto nie będzie wychodziło. Chodzi o to, że wzrost drożdży, podobnie jak w organizmie, wzrost drożdży ma związek z temperaturą. Jak jest cieplej, to rozwijają się szybciej, jak jest chłodno, to rozwijają się wolniej. No i bardzo podobnie jest w organizmie człowieka. W organizmie człowieka, wyobraźmy sobie tą odporność jako system naczyń połączonych znowu, bateria, procesor i pamięć. Często pytacie, czy gorączka jest korzystna pod kątem odporności jeśli kogoś bardzo interesuje kwestia gorączki i jakby radzenia sobie z nią, to niedługo będzie książka, a może już jest, to w opisie będzie, o gorączce, bo to jest faktycznie bardzo ważny, powszechny temat, dużo o to do, 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 dostaje pytań, ale gorączka sama w sobie jest korzystną reakcją organizmu, która polega na tym, że organizm sam podnosi sobie temperaturę, żeby te wszystkie procesy, które zachodzą w organizmie, żeby wszystkie te komórki układu odporności pracowały wydajniej, efektywniej i sprawniej. Czyli, jeśli mamy taki lekki stan pod gorączką, to układ odporności działa bardziej sprawnie. Jeśli wyrabiamy ciasto drożdżowe, ono ma nam wyrosnąć na lekko podgrzanym mleku, to będzie wyrastało szybciej niż na zimnym mleku albo w lodówce. Bo procesy, które zachodzą w organizmie człowieka i procesy, które powodują, że drożdże rosną, mają związek z różnymi reakcjami enzymatycznymi. Jeśli ktoś miał coś z chemią wspólnego, no to podwyższanie temperatury przyspieszało przebieg różnych reakcji. I tak samo jest w tych reakcjach, które mają związek z odpornością z tym, że komórki układu odpornościowego zwarczają jakieś patogeny, regenerują się, szybciej się przemieszczają, są bardziej aktywne, bardziej sprawne. Podgrzany system działa efektywniej. Bardziej, jest po prostu bardziej sprawny, bardziej wydajny. I oczywiście z gorączką jest tak, że u dzieci ten system termoregulacji dopiero dojrzewa. I gorączka, i często organizm dziecka nie jest w stanie zapanować nad tym jakby kaskadą gorączkową, nad tym, co się tam dzieje w organizmie. O tym będziesz oddzielny odcinek. Na razie chodzi o to, że oczywiście my musimy Musimy trzymać rękę na pulsie zawsze, nie? Bo się może wym wymknąć pod kontroli. Ale, ale gorączka sama w sobie nie jest chorobą, jest reakcją organizmu, która ma przyspieszyć, zoptymalizować wszystkie procesy związane z odpornością, ze zwalczaniem do organizmu. I teraz, zobaczcie. E, mówiliśmy, że dzieciaki do dojrzewają i pod kątem układu odporności, ale również pod kątem układu termoregulacji. Dlatego dużo bardziej boimy się gorączki u małych dzieci. E, tego, że może e, odwodnienia gorączki niż u osób dorosłych, bo układ termoregulacji organizm dziecka nie nauczył, się jeszcze, nie nauczył się jeszcze radzić z tą gorączką. Dopiero to wszystko musi się wydarzyć w ramach treningu, czas musi upłynąć, no i dziecko, organizm musi okrzepnąć również z tą temperaturą. I teraz tak, jaki to ma związek? Z hartowaniem, z przegrzewaniem dzieci. Generalnie sprawa jest taka, że jeśli przegrzewamy dziecko, dzieci mają inne proporcje ciała w porównaniu do dorosłego człowieka. Mają większy korpus, krótsze nogi, krótsze ręce. W dużym skrócie. Przez to termoregulacja nie przebiega u nich tak wydolnie, jak u osób dorosłych które mają długie ręce, mają długie nogi, generalnie proporcja, jakby Krew, wychodząc na obwód, ma się gdzie schłodzić, o, w dużym skrócie. Jest większa powierzchnia ciała i organizmowi łatwiej jest oddać temperaturę. Teraz wyobraźmy sobie, że mamy maluszka, którego w całości prawie chcemy zakutać w wełękę, śpiworek. Czasami ktoś mówi o tym, że, dziecko, że ktoś podat infekcji musi się wypocić. Więc jeśli my, dziecko się podgrzewa i my. Podgrzejemy je jeszcze bardziej, to mamy sytuację jak z przerośniętym ciastem drożdżowym. Jeśli mamy dziecko, które my permanentnie przegrzewamy, w domu jest zbyt ciepło, czyli powiedzmy powyżej 21-22 stopni, albo jeszcze więcej, koło 30 nawet. Jeśli dziecko jest zbyt ciepło ubrane, jeśli dziecko nie ma kontaktu z taką temperaturą, no mówimy o hartowaniu w kontekście temperatury 19-21 stopni, o tym też za chwilkę jeszcze będzie, w każdym razie, jeśli my nie dajemy organizmowi możliwości, żeby się wyuczył no właśnie odpowiedniej termoregulacji, to cały czas utrzymujemy organizm w takim podgrzewaniu, podgrzewamy go zewnętrznie, przez to wszystkie te procesy przebiegają zbyt szybko, mogą się rozregulować. Więc. Nieprzegrzewanie dzieci jest bardzo ważne. Nieprzegrzewanie dzieci podczas infekcji jest turbo ważne. Podczas infekcji generalnie ważne jest to, żeby dziecko ubierać normalnie, żeby była bawełnka, żeby ciało mogło odparowywać, oddawać ciepło. Bardzo ważne jest nawadnianie. Dziecko nie musi jeść podczas infekcji, mało kto ma apetyt, żeby jeść. Oczywiście jak tak no to tak, natomiast kluczowe jest nawadnianie. Jeśli dziecko karmimy piersią czy mlekiem, to normalnie dziecko powinno dostawać swoje porcje jedzenia. O mleku będzie jeszcze w następnym odcinku, także zapraszam. Natomiast mega ważne jest to, żeby utrzymywać dziecko w takiej odpowiedniej temperaturze. Jak to się ma do hartowania? Dla mnie hartowanie jest stylem życia, takim norweskim stylem życia. Jeśli ktoś mnie zapyta, czy jeśli jutro od jutra e, obniżamy temperaturę w domu do 21 stopni niech będzie, a wcześniej było 30 czy tam 27, czy obniżamy o kilka stopni, czy jeśli dziecko gania w samym pampersie i w samej koszulce i, i wypuszczamy je na dwór na trawnik, żeby sobie pohasało na bosaka, to czy to będzie dobre dla odporności. Uważam, że nie będzie dobre, dlatego że hartowanie dla mnie to jest styl życia. To jest właśnie to, że, że, że dziecko konfrontuje się z różnymi temperaturami, że ten wewnętrzny termostat ma szansę się dostroić do nieco niższej temperatury, dzięki czemu sprawnie działa, kiedy jest podgrzany. Wtedy ten stan gorączki jest czymś wyjątkowym. Organizm wie, że wchodzi w stan gorączki. To jest taki stan, jakby zadzwonił dzwonek, e, alarm strażacki, i strażacy są w gotowości, są bardziej aktywni, przygotowani do walki. Czymś takim właśnie jest gorączka. E, a kiedy nonstop utrzymujemy ten stan, że jest pod, podgrzany, gorący, to organizm głupnie po prostu i ten rozwój nie przebiega prawidłowo. E, więc hartowanie dla mnie jest stylem życia, czymś bardzo korzystnym, ale to nie może być coś gwałtownego. Nie można dziecka od razu wrzucać do zimnej wody, e, czy kąpać w zimnej wodzie, czy obniżyć temperaturę, czy rozumiecie o co chodzi. Chodzi o to, że to powinien być taki norweski styl życia, czyli coś czym wasza rodzina, nie tylko dziecko, żyje na co dzień. No bo nie przejadanie się i utrzymywanie niższej temperatury to są rzeczy, które podobno dobrze wpływają na długość życia, bo organizm wtedy jest taki bardziej no wszystkie depresje przebiegają w bardziej naturalny sposób że setki tysięcy lat e, ludzie nie żyli w warunkach cieplarnianych, tylko musieli się konfrontować z różnymi warunkami i nasz organizm w jakiś sposób był do tego przygotowany. E, to jest oczywiście trochę takie dorabianie może mojej teorii, pokazywanie naszego życia teraz, w tym czasie, kiedy możemy stworzyć klosz i dosłownie dogrzewać się i to jest coś wyjątkowego względem wcześniejszej historii ludzkości i historii tego, w jakich warunkach organizm człowieka dojrzewał. W każdym razie utrzymywanie temperatury takiej sensownej, między 19-21 Stopni, nie dzieci, odpowiednie nawadnianie roślin oczywiście jest mega ważne, nie utrzymywanie, jakby um, unikanie takich warunków szklarniowych czy jest czymś, co będzie korzystnie wpływało i naszemu zdrowiu, i zdrowiu naszych maluchów i będzie fajnie wpływało na ich odporność i będą też mniej podatne, właśnie na takie jakieś przeciągi, różne dziwne rzeczy, które się mogą wydarzyć, kiedy dziecko non-stop jest przegrzane, podgrzane, upocone. I widać, że jest mu za ciepło. Oczywiście to jest sztuka i ja sam tutaj się łapię na tym, że nigdy do końca nie wiadomo jak ubrać dziecko. Moja żona mawia, że ubiera je na cebulkę. Jedną warstwę cieplej niż siebie, ale tak, żeby dało się te warstwy zredukować. Jakby się okazało, że myśleliśmy, że jest zimno, wyszliśmy na pole, czy tam na dwór. Zależy jak się u Was wychodzi, możecie mi dać znać w komentarzu jak się u Was wychodzi na dwór, czy na pole, <grych> u nas na pole i wtedy rozbieramy się i dopasowujemy temperaturę do otoczenia. To jest mega, mega ważne. No i nawadnianie, nawadnianie, szczególnie podczas infekcji jest kluczowe. E, tak z ciekawości, dajcie znać w komentarzu, jaką macie temperaturę w domu w sypialni i w ciągu dnia. Ja wierzę, że osoby, które oglądają Pan tabletkę, już to wiedzą. i e, Większość bo ja już to też mówię, w wielu, wielu miejscach, w wielu sytuacjach e, było też o tym w odporności. Że to przegrzewanie jest mega ważne, ta temperatura jest mega ważna, ale napiszcie, jaką macie temperaturę. Wtedy inne osoby, które obejrzą ten filmik, będą mogły się odnieść, jak u nich jest. Czy jest u nich tak, że to ciasto będzie przerastało, czy to ciasto akurat spokojnie, powoli sobie wyrasta i ma czas na to, żeby było takim dobrym ciastem drożdżowym. Nie? No dobrze, nie ma co się chwalić tym, że ciasto jest wyrosło i nie upiekło. To się chyba zmarnowało. W porządku, zerkam jeszcze, co mieliśmy tutaj sobie odpowiedzieć. No dobrze, dziecko przegrzewa się szybciej niż dorosły, bo ma inne proporcje ciała, inny stosunek powierzchni ciała do krążącej krwi, więc łatwiej, żeby je przegrzać. Generalnie przegrzewanie nie lubi się z odpornością. E, tak, tak jak z ciastem drożdżowym mamy zbyt ciepło, ciasto za szybko wyrasta i z ciasta później jest klapa, nie, nie, będzie, nie będzie, smaczne, hartowane, hartowanie z głową, mega ważne, bardzo fajne porównanie jeszcze, kiedy dziecko e, jest przegrzane albo kiedy dziecko już ma gorączkę to fajne jest takie słowo, że dziecko jakby się odparowuje, bo chcąc się termoregulować, będzie się mocniej pociło, dlatego że jak pod nam paruje z ciała, to wtedy oddaje temperatury. Dlatego dziecko potrzebuje wtedy bardzo dużo pić. Regularnie po troszku, elektrolity szybciej, albo mleko mamy, czy mleko to, którym się akurat yy, dziecko karmi. Yy, to są mega ważne rzeczy, żeby miało siły, i, i jakby woda musi być w organizmie. Dziecko odwodnione to jest dziecko, które zaczyna, to będzie też oddzielny odcinek, natomiast odwodnienie jest bardzo niebezpieczne u dzieci i często się, często się kończy hospitalizacjami. Infekcje kończą się hospitalizacją właśnie ze względu na odwodnienie. Wtedy trzeba dziecko do krupulówki podpiąć. Nieprzegrzewanie również podczas choroby jest mega ważne. Nasza historia z, wiecie, na trzy zdrowaśki i do pieca, to jest właśnie to, czego się nie powinno robić. Jeśli ktoś dorosły uważa, że mu to pomoże, że się faktycznie na noc chce wygrzać i wypocić, Ok, ale dorosły ma szansę się odkryć, ma szansę się napić, ma szansę wyjść i zmienić tą temperaturę. Jak mamy ma maleńkie dziecko i my je całe zawiniemy, to ono, to ten organizm po prostu, wiecie, nie poradzi sobie z tym, może sobie z tym nie poradzić. Więc tak, przegrzewanie dziecka wpływa na odporność. Uważam, że przegrzewanie będzie osłabiało odporność. To jest przegrzane dziecko, to jest dziecko takie akurat. Kolejna sprawa. Czy częste przebywanie na dworze, niskie temperatury w domu mają wpływ na odporność? Uważam, że takie hartowanie będzie powodowało, że organizm będzie bardziej odporny, będzie sobie lepiej radził, będzie też jakby, te, jakby rozwój termoregulacji organizmu będzie przebiegał lepiej. Kiedy jest najlepszy moment na hartowanie dziecka? Generalnie hartowanie to powinien być wasz styl życia, styl życia rodziny, w które wpina się niejako tego małego człowieka, po prostu. Czyli nie podgrzewamy specjalnie pokoju dziecka do 30 stopni, kiedy my śpimy w 19 tylko no, staramy się go ubrać odpowiednio i żeby żyło z nami. Tak mi się wydaje, że to powinno wyglądać. Kiedy dziecko już generalnie po infekcji jest zdrowe, pytacie, czy powin może wychodzić na pole czy na dwór. Kiedy już jest zdrowe i dajemy mu ten czas na regenerację, no to wydaje mi się, że przebywanie na świeżym powietrzu, nie nadwyrężanie organizmu tak, żeby organizm miał czas się zregenerować, napełnić baterię, zapisać pamięć immunologiczną i żeby ten procesor też wystygł, nie? Bo kiedy on pracuje, on pracuje szybciej w, tej, w temperaturze podwyższonej, no, on musi później wystygnąć, żeby wszystko wróciło do normy do takiego poziomu zerowego, takiego jałowego biegu. Trochę było różnych porównań. Mam nadzieję, że po tym odcinku powiązanie między temperaturą, gorączką, odpornością, hartowaniem, przegrzewaniem, to wszystko będzie dla Ciebie jaśniejsze. Sekundeczka. Żegnam się z Tobą i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Następnym razem, jeśli będziesz ubierać jeśli będziesz mieć wątpliwość, co z tym przegrzewaniem, co z temperaturą, to przypomnij sobie pana tabletkę w zimowym płaszczu, może to będzie jakiś taki tip, który powoduje, że zaczniesz o tym przegrzewaniu, o temperaturze i o gorączce myśleć inaczej. E, daj mi znać co uważasz, jakie jest Twoje podejście. E, wszystkie te komentarze są mega warne, mega wartościowe i dzięki temu te filmiki mają jeszcze większą wartość. Także dzięki za uwagę, dzięki za suby, dzięki za komentarze. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!